Już w najbliższą sobotę 4 lutego o godzinie 19 w sali bankietowej Villa Roma w Miedzierzy rozpocznie się 10. charytatywny bal Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Smyków. Inicjatywa stowarzyszenia, której celem jest zbiórka pieniędzy na leczenie i rehabilitację osób chorych i niepełnosprawnych z terenu gminy Smyków, ma za sobą bogatą tradycję, o czym świadczy już 10. edycja balu. Organizatorzy na sobotni wieczór przygotowali wiele atrakcji. Gości na parkiecie rozgrzewać do tańca będzie zespół Max. Prowadzone będą licytacje wartościowych przedmiotów ufundowanych przez darczyńców. Wśród fantów pojawią się m.in. obrazy, rzeźby, rękodzieło, biżuteria, rękawice bokserskie, płyty, koszulki z autografami czy porcelana. To tylko nielicznie wymienione dary, które cały czas docierają do stowarzyszenia. Ponadto, podobnie jak w poprzednich edycjach balu, odbędzie się loteria fantowa, rozmaite zabawy oraz liczne niespodzianki. Jedną z nich już dziś możemy Państwu zdradzić, a mianowicie gościem specjalnym podczas balu będzie zawodowy bokser Michał Cieślak. Dwukrotny pretendent do tytułu Mistrza Świata, trenowany przez Adama Jabłońskiego, Andrzeja Gmitruka i Andrzeja Liczika. W zawodowym ringu walczy od 2013 roku, a w swojej zawodowej karierze ma rekord 23 zwycięstw, z czego 17 zakończonych przed czasem i 2 przegranych. O karierze pięściarza będzie można się dowiedzieć więcej podczas pokazu jego umiejętności na balu. Kolejnym gościem specjalnym podczas balu będzie Kamil Krzyjszczyk, czterokrotny mistrz Polski oraz brązowy medalista Ligi Mistrzów w AMP Futbolu. Wstąpi także zaprzyjaźniona ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Gminy Smyków Agata Jackiewicz z kabaretu Agentki 007, która niejednokrotnie rozbawiała świętokrzyską publiczność. Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Smyków z prezes Danutą Jarek na czele prowadzi swoją działalność charytatywną na terenie gminy Smyków. Pomaga dzieciom i osobom niepełnosprawnych z terenu zarówno gminy, jak i powiatu, organizując różnego rodzaju akcje charytatywne, tak jak m.in. bale, pikniki czy rajdy. Nie inaczej jest tym razem. Całkowity dochód z balu zostanie przeznaczony na potrzeby leczenia i rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci z gminy Smyków. W minionych latach tylko przez 3 poprzednie odsłony wydarzenia udało się łącznie uzbierać ponad 120 tysięcy złotych na pomoc naszym potrzebującym mieszkańcom, z czego tylko w minionym roku było to ponad 50 tysięcy. Chętnych na bal charytatywny zapraszamy do zapisów. Koszt od pary to 450 zł, a zgłaszać należy się pod jednym z numerów telefonu. 609 854 104, 608 556 189 lub 723 065 751.